Cześć! W tym filmie pokażę Wam następne kilka miejsc w Polsce, które są naprawdę interesujące, a za którymi kryje się jakaś ciekawa historia. Zapraszam do obejrzenia wcześniejszych odcinków, do których linki znajdziecie w opisie pod filmem. Nie zanudzając, zaczynajmy. 1. Z najbardziej tajemniczych wojennych reliktów w Gdyni jest słynna torpedownia w dzielnicy Babie Doły. Dla Niemców, którzy zajęli 14 września 1939 roku Gdynię, miasto miało kluczowe znaczenie strategiczne. Powód był prozaiczny. Alianckie bombowce długo nie atakowały Gdyni. W efekcie w dzielnicy Babie Doły 300 metrów od brzegu naziści wybudowali jeden ze swoich kluczowych ośrodków badawczych. Do czego służył ten tajemniczy obiekt? Wojskowi nazywali go torpedownią. To tutaj funkcjonowała wielka hala, gdzie montowano oraz magazynowano prototypy nowych niemieckich torped. Instalacja była wyposażona w specjalny basen, z którego wystrzeliwano pociski testowe. Ośrodek i laboratoria były niedostępne dla cywilów. Wejście groziło śmiercią. To w Gdyni miała powstać jedna z cudownych broni Hitlera. Jednak Armia Czerwona szybko parła ku Bałtykowi. Gdy żołnierze Stalina wpadli do miasta, pierwsze kroki skierowali ku kompleksowi torpedowni. To, co Niemcy zostawili, zostało spakowane i wywiezione w głąb ZSRR. Torpedownia, choć w coraz gorszym stanie technicznym, nadal rozpala wyobraźnię. Zagrała nawet w kilku filmach i serialach. Na początku lat 90. pojawiły się różne koncepcje wykorzystania obiektu. Mówiło się m.in. o Muzeum Flory i Fauny, sanatorium dla górników, marinie z zapleczem, a nawet o luksusowym hotelu. Jednak nic z tych planów nie wyszło. Torpedownia jest dzisiaj celem pasjonatów tajemniczych miejsc z okresu II wojny światowej oraz urbexu. Chcieliście zobaczyć albo widzieliście kiedyś Stonehenge? To teraz najwyższy czas zobaczyć miejsce, które jest jego polskim odpowiednikiem. Tak, polskie Stonehenge istnieje. Aby zobaczyć rytualne kamienne kręgi w naszym kraju, wystarczy wybrać się w podróż do Węsiorów na Kaszubach. Znajdują się tu najstarsze i największe kamienne kręgi w Europie, które ustępują tylko słynnemu Stonehenge. To miejsce pochodzi z przełomu I i II wieku naszej ery. I choć kamienny kompleks w Węsiorach nie jest ani tak znany, ani tak okazały jak jego celtycki odpowiednik, niewątpliwie robi wrażenie. Wśród sosnowego lasu, który rozciąga się nad Jeziorem Długim, co krok natknąć się można na wzniesione z kamieni kurhany. Zostały ułożone z kamiennych stel, czyli prostokątnych płyt wysokich nawet na 1,5 metra. W kompleksie archeolodzy odkryli grubo ponad 100 grobów, a w nich doskonale zachowane ozdoby i biżuterię. Najciekawsze są jednak kręgi. Uważa się, że były miejscem spotkań starszyzny plemiennej Gotów, którzy przybyli tutaj ze Skandynawii. Teorii na temat kamiennych kręgów i ich przeznaczenie jest wiele. Dla dawnych Gotów mogło to być cmentarzysko, miejsce spotkań lub kultu. Niektórzy twierdzą, że kamienne kręgi mogą przekazywać nam silną energię, a przynajmniej tak sugerują lokalne informacje turystyczne na tablicach w pobliżu atrakcji. To miejsce cieszy się dużą popularnością w kręgach ezoterycznych. Według różdżkarzy znajdują się one w potężnym wirze energetycznym. Radiesteci uważają, że w trakcie wizyty w Wąsiorach niektórzy odczuwają pustkę myślową, spokój wewnętrzny, jasność myśli, a problemy nie do rozwiązania nagle stają się błahe. Opiekunowie pracujący w kręgach opowiadają, że do kręgów przychodziły osoby deklarujące cudowne uzdrowienia. Turyści przybywają z ciekawości, żeby zobaczyć to miejsce na żywo, ale są nawet takie osoby, które specjalnie tam przyjeżdżają, żeby pobrać niezwykłą energię. To miejsce być może skrywa jakąś tajemnicę. Jedno jest pewne, pod żadnym pozorem nie wolno zabierać stamtąd kamieni, ponieważ twoje życie może przez to się zmienić. Podobno można sprowadzić na siebie nieszczęście i odwet Gotów. Maroko ma swoje Erg Chebi, Namibia kolorową pustynię Namib, a Polska Słowiński Park Narodowy.
We wszystkich tych miejscach największą atrakcją turystyczną jest piasek. Piasek, który wskutek działania wiatru i innych naturalnych czynników przybiera niezwykłe formy, do złudzenia przypominające fantastyczny pozaziemski krajobraz. I niewielki obszar bałtyckiego wybrzeża między Łebą, Ustką i Rowami idealnie wpisuje się w tę konwencję. Znajdziemy tu jedno z największych w Europie skupisk ruchomych wydm. Wędrują one z prędkością nawet 10 metrów rocznie, pożerając kolejne drzewa. Zostawiają za sobą kikuty tych, które wcześniej stanęły im na drodze. Najwyższa z wydm, Łącka Góra, osiąga wysokość od 30 do 40 metrów nad poziomem morza. Warto więc wdrapać się na szczyt, żeby podziwiać piękne widoki na morze i nie tylko. Cofające się wody Bałtyku odsłoniły bowiem prawdziwe perły natury, szczątki lasu dębowo-bukowego sprzed ponad 3000 lat. Zamek w Łapalicach to obiekt o niezwykłej historii, ponieważ został zbudowany dopiero pod koniec XX wieku. Ma blisko 5000 metrów kwadratowych, wygląda niczym monumentalny zamek, ale powstał w 1989 roku i to na bazie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zaplanowano tutaj basen, fontannę, salę balową i mnóstwo pokoi. Wisienką na torcie projektu miało być 12 wież, niczym 12 apostołów. Nietypowa rezydencja, którą miał zamieszkiwać gdański rzeźbiarz Piotr Kazimierczak, nigdy nie została ukończona, gdyż pojawiły się problemy finansowe, a także urzędowe. Zamek w Łapalicach z daleka jawi się jako nieodkryte gmaszysko porzucone pośród lasu i jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce. Obiekt nie jest zabezpieczony, a jego stan techniczny się pogarsza. Pomimo, że obowiązuje zakaz wstępu na jego teren, stał się swoistą atrakcją, tłumnie odwiedzaną zarówno przez urban explorerów, jak i turystów z całego świata. Czy już zawsze zostanie placem budowy? Nie wiadomo. Wiadomo, że jest to chyba jedyny zamek w Polsce, który nigdy nie był zamkiem. Dziś trudno dać temu wiarę, ale senne Chwarszczany w województwie zachodniopomorskim w XIII wieku były wschodnioeuropejską prowincją templariuszy. Zabudowania komandorii nie przetrwały, a jedyną pamiątką po zakonie jest konsekrowana w 1280 roku kaplica gabarytów niewielkiego kościoła. To samotna gotycka budowla pośrodku pustkowia. Niesamowicie zgrabna, jednonawowa konstrukcja z czerwonej cegły. Unikatowości budowli dodają dwie smukłe wieże baszty, flankujące zachodnią ścianę. Ponoć na świecie nie ma drugiego podobnego do kaplicy Chwarszczanach budynku, który warto podkreślić, od czasów templariuszy nie zmienił się prawie wcale. Świątynie ominęły bowiem dziejowe niepokoje z barokizacją i marszem zwycięskiej Armii Czerwonej. Kaplica Templariuszy w Chwarszczynach to jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego. Obecnie mieści kościół filialny pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Na tym kończę ten odcinek. Już niebawem opublikuję kolejny film i odkryjemy kolejne ciekawe i tajemnicze miejsca. A jakie? Zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, a o każdym nowym filmie dowiesz się pierwszy. Nie zapominajcie także o kciuka w górę i napiszcie w komentarzach, czy byliście w tych miejscach i jak tam było. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca w Polsce, dajcie znać, a na pewno zrobię o tym film. Dziękuję za każdy komentarz i pomoc w rozbudowie tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!